To jest, dzieje się. Podcast polityczny dziennikarzy Tokfm, wyborcza.pl, Polityki Insight i Radia Z. Ryszard C. Przyjęliśmy, że tak właśnie będziemy byłego europosła prawa i sprawiedliwości nazywać. No, partia matka odrzuciła. Swoje dziecko, ponieważ został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości nie tylko kilometrówki, za które już usłyszał zarzuty w połowie sierpnia, ale także sprawa kolegium humanum, i tu są kolejne zarzuty, czyli powoływania się na wpływy oraz przyjęcie korzyści majątkowej, ponoć małżonkowie, bo mówimy nie tylko o Ryszardzie, C, ale także o jego małżonce. Emili działali wspólnie i w porozumieniu, tak twierdzą śledczy. No to chyba już koniec takiej pięknej kariery politycznej. Dominika Wielowiejska. Zdumiewające jest to, że w momencie kiedy Ryszard, pan Ryszard został zatrzymany, to Jarosław Kaczyński też wydał takie oświadczenie, w którym ogłosił, że zła prokuratura Adama Bodnara prześladuje biedną opozycję i właściwie m, tak szary człowiek mógł pomyśleć, kurczę, no to prezes jednak trzyma z, z panem Ryszardem. Ale politycy PiSu później... twierdzą, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego między tym listem Jarosława Kaczyńskiego. Tak, ale akurat, akurat to oświadczenie się Ryszardem pojawiło C. w okolicy działań związanych z panem Ryszardem, a potem nagle wajcha została przesunięta i okazuje się, że pan Ryszard został zawieszony w prawach członka. To jest bardzo ciekawe. I myślę, że tutaj przeważyła taka stricte marketingowa kalkulacja, dlatego że Jarosław Kaczyński doskonale zdawał sobie sprawę, kim jest Ryszard Czarnecki i jak funkcjonował. Przecież o tym, że mogły być wyłudzone kilometrówki wiemy od dawna, tyle tylko, że myśleliśmy, że to jest 100 tysięcy euro, a to okazało się. Okazało się, że jest 200 tysięcy euro. I śledztwo w prokuraturze też było od dawna, tylko prawdopodobnie zaległo, ale to może Mariusz mnie poprawi, chyba w tym garażu u prokuratora Jerzego no, no, Ziarkiewicza, w, nie w Lublinie, w, Lublinie, chyba w Lublinie, bo to był taki zaufany prokurator polityczny Zbigniewa Ziobry i tam te wszystkie śledztwa niewygodne zalegały. Więc Jarosław Kaczyński doskonale wiedział, o co chodzi. Mówię to także dlatego, że słyszałam dzisiaj rano Radosława Fogla w TFN24, który twierdził, że to bardzo porządna partia i prowadzi śledztwo przeciwko swoim y, działaczom. No, w przypadku tego śledztwa tak nie było, ono zalegało w tym y, garażu najzwyczajniej Dokładnie w tak. świecie. W tym liście Jarosław Kaczyński napisał tak: W momencie pojawienia się wątpliwości. Państwo Polskie realizowało swoje zadania także wobec osób z naszego środowiska politycznego, bo wychodzimy z założenia, że nie ma równych i równiejszych, nie ma świętych krów Mariusz Gerszewski. To akurat się z tym nie zgodzę. Był parasol ochronny nad Ryszardem C., bo przecież Olaf zawiadamiał w 2020 roku o, właśnie o tych kilometrówkach a śledztwo wszczęto rok później, ale przeniesiono je od razu, Święczkowski przeniósł je właśnie tam do Zamościa, gdzie Zamość podlegał pod prokuraturę w Lublinie, gdzie właśnie, jak powiedziałaś, był ten zaufany człowiek Ziobry. Po tam y, 3,5 roku to tak ciągnęło się to śledztwo, przesłuchano 100 świadków, ale nie było jednego kluczowego dowodu, to znaczy nie było oryginału tych wpisów, kilometrówek dokonane, dokonanych ręką y, Ryszarda C., bo były, nie były oryginały, były kopie. W związku z tym prokuratura miała jakby powód, żeby to przeciągać w nieskończoność. Mało tego, tam zdaje się, że prokurator nawet awansował, więc... To, ale to była tylko jedna ze spraw, bo przecież mamy jeszcze sprawę y, Łukasza Z., byłego posła, który swojego parobka rolnego y, sztucznie wynajął, czy też fikcyjnie wynajął jako asystenta Ryszarda C. i ten pracował u niego na roli, ale y, parlamentarny Europejski płacił za to. I kto wtedy poniósł konsekwencje? Tylko, tylko, tylko Łukasz Z. Prokuratura nie postawiła zarzutów Ryszardowi C. No I to, jest, to, to było w ogóle tak zdumiewające. Ale nie tylko, bo Radek Gruca, mój kolega redakcyjny, ujawnił, że spotkał się z biznesmenem, który miał jakieś dziwne sprawy, zadzwonił do Ryszarda C i ten momentalnie połączył go z Ernestem Bejdą, ówczesnym szefem CBA. I doszło do spotkań i tak dalej. Było widać, że jest jakaś zażyłość między Ernestem Bejdą a Ryszardem C. Czyli ten parasol ochronny CBA mógłby być także y, 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 rozpostarte nad y, y, Ryszardem C. Więc to, jak to wszystko to podsumujemy, dla mnie ewidentnie był parasol ochronny. I teraz pytanie, dlaczego? No dlaczego? Dlatego, że Ryszard, Ryszard C. był uchem prezesa y, w Europie. Czyli on y, może nie to, że donosił, no bo za to słowo można kogoś pozwać, ale y, uchylał rąk. tajemnicy. Bierał przekazywał na no, no, Co się dzieje, tak, co się dzieje wśród europarlamentarzystów, no był bardzo potrzebny. Ale też były znaki i sygnały z samego Parlamentu Europejskiego, nie tylko w przypadku kilometrowego, o czym powiedziałeś, Olaf, tak, zgłaszał prawdopodobne nieprawidłowości, ale przecież w przypadku Kolegium Humanu, także te kontakty Ryszarda Czarneckiego w Uzbekistanie, szerzej w Azji, były kwestionowane przez Parlament Europejski. W 2018 roku zakazano mu aktywności na tym polu. On potem podjął tę aktywność ponownie w nowej kadencji od 2019 roku, ale było widać, że te kontakty z Uzbekistanem, które który to Uzbekistan nie jest przecież państwem demokratycznym. To nie jest coś, co się Brukseli podoba, Andrzej Bobiński. No się, ciężko się rozmawia o Ryszardzie Czarneckim, bo wydaje mi się, że trochę widzieliśmy przez wiele lat, jak to Padło wszystko to chodziło to jakby, Tak, to, ale, Przepraszam, o Ryszardzie C, oczywiście. E, albo pan Ryszard, jak albo, proponuje Dominika. To no jakoś, jakoś sobie poradzimy. Nie, ale choć, Richard Henry, jeszcze jest taki. Ja mówię, tak, tak, to, to chyba lubię najbardziej. Nie, to z serem się powiedzieć, to wydaje mi się, że to. Ta postać stawała się coraz bardziej karykaturalna, tak? w sensie to pomijając wszystkie te kwestie y, też aferalne i o których rozmawialiśmy, tam też było dużo memów, dużo było jakichś sesji w, w Superekspresie i w Fakcie, no to, to w ogóle ten, ten Ryszard C. stawał się jakimś takim naprawdę y, dziwną, trudną postacią w, tym, w tej prawej Sprawiedliwości, Zastanawiam się, na ile rzeczywiście jest tak, że to będzie pierwsza, pierwsza taka poważna postać Prawa i Sprawiedliwości, która zostaje rzeczywiście zrzucona z sań. Tak? Czy to jest tak, że to jest ten pierwszy moment, kiedy, kiedy pis się odetnie? Od czasu, nie wiem, no ministra Wawrzyka może. I to zapoczątkuje jakąś, jakąś dynamikę wewnątrz PiSu, bo wydaje mi się, że ten cały zbiór tych afer, które nam się napędzają, których się robi coraz więcej, zaczyna odgrywać coraz większą rolę w naszej polityce. No i tu jest taka trochę walka o to, na ile to zostanie w świadomości odbiorców, wyborców, e, ludzi, którzy śledzą politykę, a na ile to się zrobi z tego jakaś taka wielka magma. Tysiące afer, które już nie wiadomo kto kogo dlaczego, i że to jest jedno wielkie prześladowanie polityczne. Znaczy to jest trochę ta, ta strategia, to jest trochę ten list Jarzowa Kaczyńskiego. I wydaje mi się, że tutaj jest ten dylemat i to jest jakoś nam ciekawe, że z jednej strony właśnie ten list wychodzi po to, żeby zrobić takie wrażenie, że jesteśmy e, pod pręgierzem, że jesteśmy atakowani, że to jest koniec demokracji. A z drugiej strony. Są jednak... Niewiarygodne. służne niewiarygodne, a, ale drugą ręką jednak no, Ryszard C musi zostać zawieszony, musi odejść i, i próbujemy go zepchnąć w zapomnienie. Więc tak. Zawsze kiedy gęstnieje atmosfera. To ani Wąsik, ani Kamiński nie bronią, zdaje się. Ja nie natknąłem na żadne wpisy, żeby bronili Ryszarda C., a, a przecież oni zawsze w takiej sytuacji właśnie podnoszą ten głos, tak? Ja, ja tylko jeszcze dwa zdania, bo Tutaj ja mam pewną wątpliwość, czy prokuraturze na pewno uda się udowodnić, że tu był związek między tym, że pan Ryszard jeździł do Uzbekistanu i coś załatwiał, Miał a tym, że małżonka, tak, że małżonka dostała trzy dyplomy i, i, i posadę. Y jestem ciekawa materiałów prokuratury, bo moim zdaniem to nie jest takie proste y udowodnienie związku. Jednym, bo to, że pan Ryszard sobie pojechał do Uzbekistanu, no to trzeba będzie udowodnić, że on rzeczywiście tam był skuteczny. To jest moja wątpliwość, ale oczywiście Oczywiście nie znam wszystkich materiałów, i nie wiem. Nie zmienia to postaci rzeczy, że moje zdanie o panu Ryszardzie jest jak. Najgorsze. To jest w zasadzie upadła postać polityczna. Pasożyt, totalny pasożyt. Znam masę historii o nim, które po prostu są kompromitujące. Chociażby takie, że on jeden z dziennikarek zaproponował, że będzie jej przynosił newsy z PiSu, a w zamian za to ona będzie o nim dobrze pisać albo tam gdzieś go zapraszać. On uwielbiał takie układy. Sama pamiętam w 2016 roku przyszedł do mnie i powiedział mi, że załatwi mi pracę w TVP Jacka Kurskiego. Ja, ja mu bardzo nie podziękowałam. Nie, tym, bardziej, Taka tym bardziej, że on przyszedł z ofertą, kiedy już dawno było zdecydowane, co Kurski zrobi i tak dalej. Więc to nie miało żadnego znaczenia, tylko on chciał się przedstawić jako ten wszechwładny. Więc po prostu jest tysiące opowieści o nim naprawdę kompromitujących i także... Sposób działania w tej polityce. Jak on usiłował znaleźć pracę dla syna przemysława w PKOBP i Morawiecki z Gwiniewem Jagieło, ponieważ oni wszyscy się znają z Wrocławia, więc jakoś tam chcieli panu Ryszardowi pomóc i zatrudnili tego przemysława. Tylko był pewien problem. Jagieło przyszedł i powiedział, że on no, niestety nie chce pracować, a chce więcej zarabiać. No i Jagieło tak zgryźliwie mówi, bo to wszystko jest w tych podsłuchach sowy i przyjaciół. To była taka, taka rozmowa podsłuchana Morawiecki. I Jagiełło też tak mówi kośliwie, no ja też, też moja siostrzenica chciałaby co innego robić i jeszcze więcej zarabiać, no ale niestety. No okazał kazał panu Przemysławowi pracować i, i to był problem. Więc to jest po prostu jakieś takie grono politycznych pasożytów, którzy po prostu żywią się tymi pieniędzmi publicznymi, natomiast no niestety ich wartość, wartość ich pracy w moim odczuciu jest zerowa. A dodam mi... jeszcze taki ostatni gwóźdź do trumny, bo Ryszard C. był w prezydium PKO-lu i po wyborze Rok temu Radosława Piesiewicza na prezesa PKO-u komplementował ten wybór. No, w tym świetle, kiedy widzimy, co, co, co się ujawnia teraz wokoło PKO-u, to chyba nie była to dobra decyzja. E Emilia, czyli małżonka pana Ryszarda, też ponoć nie wykonywała swojej pracy, tak twierdzą śledczy, tak? czyli to zatrudnienie było kompletnie fikcyjne. Mówimy o tym, że prawdopodobnie Ryszard Czarnecki zostanie zrzucony z sań, a mnie intryguje to, jak takie indywidualne końce poszczególnych karier politycznych mogą się przekładać na popularność prawa i sprawiedliwości, na zaufanie do prawa i sprawiedliwości, bo na razie nie widzimy tego związku przyczynowo-skutkowego, tak? to znaczy kolejne afery, kolejne osoby, w których ciemne sprawki wychodzą na jaw, nie powodują erozji poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Różnica między pisem a platformą obywatelską jest w granicach błędu statystycznego. Ostatnio widziałam sondaż, kiedy obie partie różniło 0,8 punkta procentowego. To jest żadna różnica i trudno powiedzieć właściwie, która tak faktycznie jest na czele, więc może to jest tak, że to odcięcie się od pana Ryszarda załatwia właściwie dla Jarosława Kaczyńskiego sprawę. Możliwe, to znaczy wydaje mi się, my... Trochę jest tak, że wiele osób czeka na tę na erozję właśnie poparcia, tak? Czekamy na to, aż z tych 30% zrobi się 27, a potem 25, a potem... A może potem nigdy się to, nie zrobi? A może się nigdy nie zrobi. Wydaje mi się, że w ogóle ta nasza polityka się taka zrobiła. Ja nie chcę tutaj wpadać w jakieś olbrzymie truizmy o, o bańkach informacyjnych i o polaryzacji i tak dalej, ale ja, ja bym raczej patrzył na to tak, że jest te, powiedzmy 30% popierający PiS i co by pan Ryszard nie zrobił, ile fikołków by nie no, wykręcał, to prawdopodobnie to tych 30% w sondażach akurat ta sprawa, czy inne podobne sprawy nie ruszą. Tak naprawdę gra chyba idzie o, o ten środek, tak? o tych ludzi, którzy interesują się mniej to polityką, ale jednak jakoś tam czasem na nią zerkają, i widzą i mają takie poczucie, że Jezus Maria co się tam wyprawiało. Tak? Więc wydaje mi się, że tak naprawdę. To w ten, w ten sposób, w jaki ten Ryszard Czarnecki może zabolać PiS, to jest czy w wyborach prezydenckich, czy nawet w jakichś następnych wyborach, ale to jest kwestia taka głęboko wizerunkowa, która wykracza poza to poparcie, to 30 natomiast przekłada się na to, to grono wyborców, którzy gdzieś tam są, gdzieś tam istnieją, którzy raz pójdą do wyborów, raz nie pójdą, raz zagłosują na ten PiS, bo stwierdzą, że potrzebują czegoś nowego, albo są zmęczeni obecnym rządem, a potem nie pójdą. W sensie, że tak naprawdę, to, to widzimy też w innych krajach, tak? czy, czy teraz w Stanach Zjednoczonych, coś. To, Język, uwagi. To idzie, tak, to idzie w ten środek, w tych normalców, w tych, którzy tak naprawdę koniec końców w silnie spolaryzowanych systemach politycznych decydują o tym, czy to jedna partia, czy druga partia będzie rządzić. Więc ja bym nie niedoceniał e, wagi tej afery i tych afer dla poparcia, w sensie, i, i nie patrzył tylko przez pryzmat poparcia PiS-u w tym sondażu, czy w tamtym. Więc to, jakby to, to, to wydaje mi się, że to może zaboleć bardziej. Natomiast jest ta druga sprawa, znaczy, jeżeli tego jest strasznie dużo, to ja bym się trochę obawiał, że te wszystkie afery właśnie wpadają do takiego wielkiego worka afer Pisu i że ludzie się przestają tym interesować. Znaczy to przestaje się robić ciekawe. Akurat Ryszard C jest o tyle ciekawy, no, że on jest bardzo właśnie taki memiczny, bardzo y, emblematyczny, że, że jest bardzo dużo obrazków, żartów, więc to, 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 to się kręci. Natomiast takie poczucie, że cały czas coś. Może spowodować kompletny taki brak zainteresowania i takie przełączenie tego przysłowiowego kanału w telewizji. Potem, że dobra, no znowu jakaś afera aferapisu, co to mnie obchodzi? A słuchajcie, a nie boli was to, bo ja tak trochę uderzę w wysokie tony, że to się stała taka postać komiczna, śmieszna, memiczna, jak mówi Andrzej, ty, Dominiko, podsumowałaś to mocniej, że to takie pasożytnictwo polityczne. Ale właściwie no nie ma się z czego śmiać, tak? Właściwie powinniśmy zapłakać rzewnymi łzami nad taką kondycją niektórych polityków, nad systemem, który PiS stworzył, który pozwalał, żeby takie postaci trwały. Ryszard Czarnecki ma za sobą wieloletnią, wiele dekad kariery politycznej w różnych ugrupowaniach, tak? To też kiedyś był powód do śmiechu, z jak z <laughs> on Samoobrona. oczywiście a. przeskakiwał z partii do partii, a my w ogóle nie mówimy. o o takiej kategorii, która chyba jest kompletnie zapomniana w polskiej polityce o wstydzie! Ale właśnie tego wstydu nie było widać, chociaż było wiadomo, że te kilometrówki były wyłudzane. Olaf to stwierdził. Ja bym z domu nie wyszła. Jarosław Jakby Kaczyński. się okazało, że tym motorowerem tak jeżdżę w grudniu do Brukseli albo kabrioletem w lutym, no, no to wtedy, żelazne zdrowie wtedy trzeba był mieć. był znany tylko kabriolet, a mimo to Jarosław Kaczyński daje biorące miejsce panu Ryszardowi na listach wielkopolskich. Afiszuje się z nim, ściska, pokazuje na zdjęciach, mówi, żeby na niego Głosować, jakby nie widział, po prostu, że opowiada się za ponownym eksportem obciachu do żenady. Europy, czy takiej żenady. Więc to jest oczywiście dosyć tajemnicze, ale to też pokazuje trochę charakter Jarosława Kaczyńskiego, który, dla którego właściwie najważniejsze jest to, żeby ktoś był po prostu totalnym Lizusem, żeby stał ciągle za plecami i krzyczał Jarosław, że to właściwie jest dla niego najważniejsze i, i wtedy takiej osobie może praktycznie wybaczyć wszystko, bo jeżeli PiS mówi, że on sam rozliczał swoich ludzi, to trzeba jasno powiedzieć, na czym polegał ten mechanizm. Ten mechanizm polegał na tym, że Jarosław Kaczyński jednoosobowo decydował, czy ktoś będzie odpowiadał przed wymiarem sprawiedliwości, czy nie, będzie. Czy nie a nie obiektywne jakiekolwiek czynniki. I do tego jeszcze to rozliczanie miało związek z tym, że różne frakcje wewnątrz PiSu się Zwalczały. Dlatego CBA spokojnie mogło chodzić na przykład za ludźmi Morawieckiego, nagrywać ich i zbierać materiały na e, Michała K., dlatego że Mariusz Kamiński i Maciej Wosik po prostu Morawieckiego nie, nie byli znoszą. w tej frakcji. Notabene tak? Kaczyński ma do y, Kamińskiego i Wąsika olbrzymi żal, że zebrali tyle materiałów, których dzisiaj ta prokuratura właśnie pod, y, 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 pod nadzorem prokuratora Korneluka może z tych materiałów korzystać. Ale Zaskar że nie zostało to wszystko zniszczone, przecież jeszcze był rząd tymczasowy, prawda? To wszystko zależało od tego, kto ma dojście do aktualnie do ucha prezesa. Tak? To w ogóle brzmi filmowo, ale to, to tak było. Bo ja sobie przypominam taką historię, kiedy e, prezes KGHM-u, który nie chciał wejść w tak zwane smr -y, czyli te elektrownie, małe elektrownie, które chciał i forsował Bajtek, nie chciał z nim wejść w ten układ i wtedy Bajtek zaczął różne mu tam rzeczy robić, nieciekawe. I e, prezes KGHM e, jakby Doniósł, czy poskarżył się Kamińskiemu i Kamiński poskarżył się na Nowogrodzką i doszło do, do, do właśnie jakiegoś do, do takiego spotkania i tutaj niestety Obajtek był szybciej przy uchu prezesa i sprawa się rozmyła, czyli kto pierwszy miał dojście, ten, ten wygrywał. Co do Ryszarda C., rzeczywiście, no, jak patrzymy na niego, no to postać komiczna, ale postacią komiczną nie był, no bo potrafił właśnie sobie na tą Nowogrodzką wychodzić to, to, to zaufanie prezesa, potrafił się poukładać w różnych czy w PKO, czy jeszcze w innych sytuacjach i yy, także to, jest to w tym swoim działaniu bardzo sprawny człowiek. Ale jeszcze jedna króciutka anegdota, a mianowicie w, w Gazecie Wyborczej był wywiad z Przemysławem Krychem. To jest taki biznesmen, który e, siedział w areszcie w związku z aferą e, z udziałem senatora Koguta z Prawa i Sprawiedliwości. Senator Kogut już nie żyje. Natomiast Krych powiedział, że w pewnym momencie spotkał się z Adamem Hoffmanem i Hoffman powiedział mu, jakie są źródła tej afery z senatorem Kogutem. No źródła miały być takie wedle Hoffmana że y, po prostu Arkadiusz Mulaczyk, który był związany przez dłuższy czas z Solidarną Polską, po prostu y, chciał y, mieć większą władzę w tym regionie i kogut mu stał na przeszkodzie. W związku z tym prokuratura ziobry zajęła się kogutem. Y, I to właśnie pokazuje, że jeżeli są jakieś rozliczenia, które dotyczą człowieka spisu, to zazwyczaj one są efektem jakiejś walki politycznej. Cześć, mogę jeszcze, ja, ja bym powalczył z tym, z tym argumentem o Lizusowskie. Znaczy wydaje mi się, że było więcej argumentów, dla których Jarosław Kaczyński nie, nie, nie wyrzucił czy nie dyscyplinował Ryszarda Czarneckiego. Znaczy, jeżeli on rzeczywiście rozumiem, że nie donosił, ale uchylał romka tajemnic z tego, co się dzieje w Brukseli, znaczy znał dosyć dużo tych tajemnic i to jest szerzej o tym całym systemie. Tak? Znaczy to nie jest tylko o tym, kto stał za Jarosławem kościoł Jarosław Jarosław, znaczy. To było tak, to pamiętamy wszyscy, że wszyscy mieli na wszystkich haki, tak. Znaczy ten cały system tak był skonstruowany. Ktoś mi opowiadał taką, taką metaforę, którą lubiłem, że na, na biurko Jarosława Kaczyńskiego leży bardzo dużo e, bomb i każda z tych bomb to jest kolejna afera dotycząca iluś tam osób. W momencie, w którym Jarosław Kaczyński zaczyna te bomby wysadzać, to całe to biurko po prostu leci w powietrze, bo każdy ma na kogoś coś. Więc Ryszard Czarnacki z jednej strony wiedział dużo, był właśnie bardzo dobrze zsieciowany, a z drugiej strony chodziło za nim to, że był bardzo dobry i sprawny w zmienianiu partii. Tak, Znaczy od pewnego czasu już został, zakotwiczył się w tym pisie, no ale w każdym momencie mógł pójść powiedzmy do Konfederacji przykładowo tak? i korzystać z tego olbrzymiego zasobu wiedzy, który zebrał, bo był właśnie takim też poza wszystkim innym bardzo y, rubasznym i towarzyskim politykiem, który ze wszystkimi rozmawiał, wszystko wiedział i tak dalej. I, i tak dzwonił dalej. do dziennika, że Panie redaktorze, już jestem w Polsce chciałbym wystąpić no, więc w to, to też był, to też był Chociaż zasób. Chociaż nie on no. jeden oczywiście. No i nie on jeden przynosił prezesowi informacje z Brukseli. Tomasz Poręba przez długi czas był taką osobą, która dostarczała Jarosławowi Kaczyńskiemu niezbędnej wiedzy o tym, co dzieje się w Strasburgu i Brukseli. Zostawiamy? Ryszarda? No, nie, ja, ja jeszcze, jeszcze nie? nie. Bo ty zadałaś pytanie, że chciała, powiedziała, że chciałabyś Zobaczyć, co tam jest w tych materiałach prokuratorskich. No ja też też chciałbym to zobaczyć, ale myślę, że tam jest, po pierwsze jest świadek koronny, a po drugie, tam jakby złamano tą omertę. Czyli jednak ludzie zaczęli sypać. Jest to, Okazało się, że ten mechanizm był tak powszechny, i tam jest tyle osób ze świecznika, tyle osób, które, które boją się o swoje kariery, więc wolały iść na współpracę. może, może rektor Kolegium Humanów. Tak, on mówił o tym, że, kilka że, że on ma już kilkadziesiąt zarzutów i od kilku miesięcy siedzi nareszcie. To jest Jedna rzecz, a druga rzecz dla mnie przynajmniej było bardzo ważne, kiedy zobaczyłem, kto zatrzymywał Ryszarda C, czyli zatrzymywało CBA. Ostatnio zatrzymywania odbywały się przez funkcjonariuszy ABW. To był Romanowski, to był Ojciec O, a tutaj pojawia się CBA i to jest dla mnie kolejny dowód na to, że zmalała w, wśród obecnych rządzących determinacja, żeby determinacja do likwidacji CBA. Spodobało się im. W samym CBA też podniesiono, pod, podniosły się głowy tych starych funkcjonariuszy już to, to widać. Na, na przykład na przykładzie takiego wiceszefa CBA Karpety, który został najpierw wyrzucony, a potem po cichu został doradcą. Potem podniósł się e, larum, podniosło się i on po, ponownie został wyrzucony, przestał być tym doradcą. Ale widać, że, że tam e, no to jest typowy mechanizm, że funkcjonariusze niższego szczebla mówią myśmy tylko wykonywali polecenia, teraz wiesz, możemy Rzeszowa, wykonywać którzy... dalej, teraz dla was będziemy wiesz, wykonywać. Jeśli z Rzeszowa, tak. co śledzili e, Michałaka, i... to mogą powiedzieć, że wykonywaliśmy porządnie swoją pracę. pracę. Tak. Mówi się o podwyżkach, jest nabór pracowników do CBA, jak się wejdzie na stronę, to można znaleźć kryteria naboru, więc tak ta, ta służba czuje się pewnie. Ja e, zapytałem rzecznika e, ministra Siemoniaka, co jest z ustawą o likwidacji. Która jest. E, która jest. No on powiedział, no niestety nie udało się przed wakacjami przeprowadzić przez kolegium do spraw służb specjalnych i Rady Ministrów, ale, ale może po wakacjach już się uda. Więc ale też oni, wcześniej nie, rządzący, nie będzie tej likwidacji, rządzący szybkiej, tak. mówili, że nie ma się co spieszyć z tym projektem, bo wiadomo, że nie będzie zgody Andrzeja Dudym. E, wiesz co, jest, to, to jest prawda, ale to jest trochę zasłona dymna, bo można było e, rozczłonkować czy trochę osłabić CBA bez ustawy, czyli przekazać część kompetencji do policji, zmniejszyć budżet, zmniejszyć etaty. Można było to zrobić, ale nie, to zrobimy to ustawą, ale ustawą zrobimy dopiero za rok. Andrzej? Ja jeszcze chciałem wrócić do tej kategorii wstydu, o której ty wspomniałeś i, 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 i poszukać jakiegoś jakiego może wątku optymistycznego w tym wszystkim. Znaczy, bo to są dwa światy. Jeden jest taki, że wszyscy kradną, wszyscy politycy kradną, piskrat, ale nieważne nam też dawał i tak dalej. Jest taka opowieść, ale to jest te 30% i, i, i tego nie zrobimy. Ale może jest tak. Ja mam nadzieję, że jest tak. I chyba jest szansa, żeby tak było. Znaczy, my przechodzimy taki proces trochę e, kontrreformacji. Znaczy, że to jest, jesteśmy w takim miejscu, w którym naprawdę to, co się działo przez ostatnie 8 lat, no wykraczało poza przynajmniej moje wyobrażenie, ale zgaduję Wasze też. Znaczy, ja sobie nie wyobrażałem, że może dochodzić do takich Mówiąc bardzo potocznie wałków, tak, to znaczy, że to po prostu nie byłem w jakby Jak słyszę, czytam te kolejne afery, to nie byłem w stanie sobie wyobrazić, że można, tak mówiąc wprost i ordynarnie kraść. Teraz może jest tak, że w tej nowej rzeczywistości to się wpisuje trochę w to, czy likwidować, czy nie likwidować CBA, może my wchodzimy w taki okres większej skromności, tak? Może to jest tak i. Słyszę się takie, takie głosy, że to są też sygnały, które wysyła otoczenie Donalda Tuska, że to idzie przez Ministerstwo Skarbu, to idzie przez spółki. Oczywiście ja, ja nie mówię, że tak będzie ja nie mówię, że nikt już złotówki nie ukradnie, albo że te pieniądze nie będą jakoś tam gubione, ale może jednak my musimy przejść przez ten temat Ryszarda C. Może my musimy przejść przez ilość tych afer, żeby jednak sobie powiedzieć tak jak nie wiem, po, powiedzmy aferze Rywina jak zmieniło się coś w postrzeganiu korupcji, może jest tak, że my jednak przez te 8 lat, ale też przez te wszystkie historie, które teraz słyszymy, za jakiś czas się zorientujemy, że to był ten moment w naszej w miarę krótkiej historii po 1989 roku, kiedy jednak zmieniło się podejście, zmieniło się spojrzenie. Więc ja bym też szukał jakiejś takiej pozytywnej może budzącej nadzieję wątków tej historii o Ryszardzie. Dzieje się. Co piątek o 17.00 słuchaj w aplikacji TOK FM i oglądaj na YouTubie Radia TOK FM.